przykładziku. Chciałbym wszystkich was, jako ludzi pracujących w wydawnictwach naukowych, zajmujących się sprawami książek naukowych i innych publikacji, namówić do odrobiny szaleństwa. A mianowicie są pewne takie elementy budowy książek naukowych, do których na przykład należą przypisy, które są składane i robione generalnie prawie w całej Europie, a w Polsce szczególnie, w sposób niezwykle schematyczny. To wszystkie książki naukowe, czasopisma wyglądają no tak kotlet raz, prawda? Wszystkie wyglądają tak samo. I teraz chciałbym Państwu pokazać parę takich różnych obrazków, z których by wynikało to, że można jednak robić inaczej. Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany samą przypisologią, czyli całą obudową teoretyczną tego, co ja dzisiaj będę gadał, to Jola ma oryginał do skserowania mojego wypracowania domowego, który może być skserowany. Parę stron, tak, nie będę wszystkich skserować. Tak, nie, ale no na przykład jak jakiś Zenek przyjdzie do ciebie, popatrzy ci głęboko w oczy i się uśmiechnie, no to... No to może być. No. Ja jestem Zenek. Proszę Państwa, to co widzimy tutaj na obrazku, właśnie ja nie wiem, czy to jest... To nie jest przewężone. Nie. Bo tak będzie jak w Poznaniu z twoim kółkiem zaraz. Nie, nie jest. Dobrze, Adam, cenię cię jako autorytet. Tu jest trochę szerzej, bo on tu rozciąga... Na ekranie jest. Na ekranie jest trochę szerzej. Proszę Państwa, to co tutaj widzimy, to jest jedna ze stron pelfińskiego egzemplarza Biblii Gutenberga. I widzimy tutaj, w jaki sposób w XV wieku w Inku na Bułach została rozwiązana sprawa przypisów. Jest odsyłacz, którym jest krzyżyk czerwony. Krzyżyk czerwony, zresztą każdy krzyżyk w tamtych czasach, bo bractwo było niezwykle religijne i krzyżyk służył do wielu rzeczy. Na przykład krzyż na drogę, prawda? I ten rubrykator miał za zadanie wpisać na czerwono różne dodatki, których Gutenberg nie wydrukował. Każdemu inkunabułowi w XV wieku towarzyszyła taki spis, który się nazywał tabula rubricorum, i tam było ponapisywane, co na której stronie trzeba łapką wpisać, prawda? Oprócz tego, co jest wydrukowane czcionkami. Do dnia to się robi z mapami morskimi. Proszę bardzo. I to jest przykład właśnie korzystania przez rubrykatora, czyli gościa, który uzupełniał ten wydrukowany tekst. Na przykład tytularia wpisywał, na przykład przypisy i tak dalej. To jest z kolei strona również z inkunabułu, ale z o wiele późniejszego, gdzie wykorzystano taki wypracowany w średniowiecznych skryptoriach układ kolumny, który się nazywał modus modernus. Po prostu tekst zasadniczy był obudowany komentarzami naokoło i te komentarze to właśnie były przypisy. Tu oczywiście są różne, na przykład rubryki czerwone i tak dalej, lombardy czerwone, ale generalnie rzecz biorąc zasada była taka, że wszystkie komentarze do tego zasadniczego tekstu były potraktowane jako marginalne, prawda? W centrum uwagi był ten tekst zasadniczy, a naokoło były te marginalia. Zresztą te książki są kapitalne, bo jeszcze są przypisy do przypisów, bo czytelnicy renesansowi bardzo aktywnie uczestniczyli w czytaniu książki
i robili różnego rodzaju notatki, o takie fajne rączki, że to jest ważny fragment, tutaj jest dopisany jakiś jeszcze komentarz do komentarza, tutaj sobie jakiś Zenek narysował rączkę, podpisał, prawda? I bardzo często tak było, że te przypisy i komentarze tekstu głównego były po prostu wielostopniowe, że jak gdyby wykorzystywano całą powierzchnię strony, nie było jakiegoś kanonicznego układu, że to ma być u dołu kolumny, za kreską i tak dalej, i tak dalej. To potem dopiero po pewnym czasie się zdarzyło. Tu widzicie Państwo dwie strony z bardzo mądrych dysertacji naukowych. To są druki niemieckie z XVI wieku i z XVII. Ja mam w domu taki klocek dysertacji naukowych, który sobie kupiłem w antykwariacie, dlatego że prawie wszystkie te dysertacje są złożone Garamondem. I tutaj mam przykłady najróżniejsze. To jest SI na przykład, o której mówił Grzegorz. Widzicie? I tu już widzimy, że przypisy zaczynają się być umieszczane na dole, po kresce, czasem w układzie dwułamowym, prawda? Czasem w układzie jednołamowym, ale na przykład jeszcze istnieją te komentarze i przypisy marginalne, prawda? Z takiej nierównej kreski by się nie dały. Jak to? Czyli oprócz tych przypisów dolnych są jeszcze komentarze boczne, prawda? Tutaj na marginesach. Tak samo jak z tymi ostrzeżeniami górnymi i dolnymi. Tak. Zobacz, na przykład wszystkie dolne są, mają jako odsyłacze literki, a boczne mają jako odsyłacze cyfry. Czyli jakiś tam porządek jest, prawda? To jest z kolei przykład przypisów, które są po obu stronach i od strony grzbietowej i od strony zewnętrznej. To jest XVI-wieczna Ewangelia drukowana w Królewcu, tak zwane tłumaczenie Murzynowskiemu, któremu towarzyszy... Grzesia? Nie wiem, może to jest ta sama rodzinka, któremu towarzyszyła gramatyka języka polskiego, konkurencyjna do gramatyki Januszowskiego. Ale tutaj chodzi nam oczywiście o przypisy, czyli one są tutaj jako marginalia z jednej i z drugiej strony kolumny. Już nie mamy tego modus modernus, gdzie naokoło, bo po prostu tych komentarzy było mniej, ale znalezienie dla nich miejsca na tych pionowych marginesach jest bardzo sensowne. Tu są takie przypisy, które ja najbardziej lubię, jak ktoś tak robił z fantazją, nie? Że tu sobie zrobił, mógł sobie zacząć wyżej i zrobić ten przypis tak, a on sobie tak zrobił i tak, ten jeden wiersz mu poleciał. I to jest bardzo fajne, bo daje nam do zrozumienia, że nie musimy się tak sztywno trzymać wszelkiego rodzaju regułek i jakichś takich kanonicznych zasad, bo od czasu do czasu można po prostu sobie coś zrobić tak z fantazją. Ja wiem, że to dla techowców jest trudne, bo jak oni napiszą jedno makro, to już wszystko jest na jedno kopyto, ale od czasu do czasu... O, Grześ już protestuje. IFA tam dołożyć, żeby tu dał właśnie coś. No. To z kolei jest książka już dużo późniejsza, krakowska, gdzie zachowały się pewne elementy książek wcześniejszych, inkunabułów, rękopisów, na przykład coś takiego, co się nazywało kustosz. To jest pierwsza sylaba, czy tam pierwszy fragment
słowa, które będzie na następnej stronie, prawda? To niby miało... Tego nie można teraz robić, bo ani InDesign, ani tech tego. No, ale to możesz ręcznie wprowadzić. I tu widzimy jeszcze jedną fajną rzecz, gdzie widać, że odsyłacz był tak, akurat tutaj nie widzimy, bo nie ma drugiego odsyłacza, na tej stronie nie ma drugiego odsyłacza wewnątrz akapitu, ale możecie mi wierzyć na słowo, w akurat w tej książce jest wyraźnie pokazane, jeżeli odsyłacz jest na końcu akapitu albo po kropce, to dotyczy tego akapitu, ten komentarz, albo ostatniego zdania, prawda? Jeżeli jest przed kropką, to dotyczy ostatnich dwóch słów, albo jakiegoś słowa w środku, czy coś. Czyli jest jak gdyby dodatkowa informacja dla czytelnika, gdzie miejsce znajdowania się tego odsyłacza jest dodatkową informacją. Bo dzisiaj wszystko się zglajszaftowało i ktoś kiedyś, jakiś bardzo mądry człowiek wymyślił, że odsyłacz jest częścią zdania, chociaż ewidentnie nie jest, prawda? I wszystkie nasze odsyłacze są przed kropkami, prawda? W książkach naukowych. Oczywiście jest to absolutna, totalna bzdura. Bo kropka powinna kończyć zdanie. Ty. Tak? Kropka na D też. Tu pokazuję wam takie pismo, które robię co roku dla Uniwersytetu Poznańskiego, a w zasadzie dla ich oddziału w Gnieźnie, dla Kolegium Europeum. Jest to pismo, w którym publikują swoje naukowe i bardziej lub mniej naukowe rozważania filmoznawcy. I bardzo lubię to pismo, ponieważ to są ludzie, którzy pozwalają mi na wszystko. Pozwalają mi na wszystkie eksperymenty. Szefem tego pisma jest profesor Hendrykowski z Uniwersytetu Poznańskiego, który jest człowiekiem generalnie odjechanym, pomimo że jest profesorem. I... A jakbyś go polał tym atramentem, co dostałeś? W każdym bądź razie tak, te zeszyty dzielą się na trzy części. Pierwsza część to są te ściśle naukowe artykuły. Potem jest część, która się nazywa galeria autorska i tam są zawsze jakieś ilustracje albo poświęcone jednemu grafikowi, albo jednemu fotografowi. I później jest część trzecia, która nazywa się Hypak, w której można pisać wszystko, co ślina na pióro przyniesie. I dobrze. I teraz tak. I to jest takie miejsce, gdzie mogę sobie eksperymentować na przykład z tymi przypisami. Przez kilka numerów już doszedłem do tego, co mi się najbardziej podoba. Otóż w tym Hyde Parku przypisy są takie wpuszczone i wcięte tutaj u dołu. Obojętnie, gdzie się to skończy, ale zawsze po zewnętrznej stronie, przy zewnętrznym marginesie. Czyli jakby się coś pojawiło na pierwszym łamie. Tu. To i tak jak tu będzie odsyłać... Ale na pierwszej kolumnie na lewym łamie to jakby tu? Było? Nie. Lewa kolumna. Na lewej stronie. Lewa tu? Kolumna i lewy łam. Nie, nie, zaraz. Na razie mówimy o tym, bo to jest część no Hyde Parku. No dobrze. Cały tekst zasadniczy w Hyde Parku jest dwułamowy. I jak tu się pojawi przypis, odsyłacz, to przypis i tak zawsze będzie pod tą zewnętrznym łamem, prawda? Podczas kiedy tutaj kolumna jest dosyć wąska tego tekstu zasadniczego, bo ponieważ śródtytuły są wypuszczone na margines, jakieś podpisy pod ilustrację, czasem ilustracja wyłazi tutaj, to przypisy są złożone dwułamowo, tak jak widzieliśmy w tej dysertacji, prawda?
Ale co by było, gdyby ta prawa strona była lewą stroną? Oto Jackowi chodziło. Tak, ale to są dwie różne... Na tej, w tym Hyde Parku. Hyde Parku. Na Hyde Parku lewa strona, gdyby była. No to gdyby była lewa strona, ten przypis jest zawsze na zewnątrz. Nie? Ale albo po lewej, albo po prawej. Aha, czyli na zewnątrz. Tak? Tak, tak, tak. Znaczy, w tej kolumnie, w tym łamie, który jest bliżej grzbietu, nie ma nigdy przypisu. A w tym zewnętrznym jest. Nie? No teraz rozumiem. No i teraz same odsyłacze. Ponieważ założyłem sobie, że będą one w nawiasach kwadratowych, to ta sama kwadratowość tych nawiasów tu się potem powtarza. Pokaż. O, nie? Tylko tutaj one są jako frakcja górna plus kwadracik, a tu jest jako normalna cyfra plus kwadracik. Bo ja wychodzę z założenia, że tej frakcji górnej nie należy powtarzać nigdy tutaj na dole. Słucham? A to kwadracik jest. A bo mi się tak podobało. Słuchaj, gdybym nie miał kwadracika, musiałbym tu jakieś higieniczne światło włożyć, albo na przykład zrobić jakiś stały odstęp, a jak będę miał jednocyfrowy, to będę miał za dużą dziurę, a jak będę miał dwucyfrowy, będę miał mniejszą dziurę. A tymczasem tu jest normalny odstęp, normalny, zwykły odstęp międzywyrazowy i ten kwadracik i to, że to jest złożone pismem półgrubym w porównaniu z tym, wyraźnie... Rozumiem. Natomiast w takim razie nie bardzo rozumiem, tak, dlaczego tam jest frakcja górna. Bo i tak jest wyróżnienie za pomocą kwadracików. Ponieważ w tych zeszytach pozwalają mi eksperymentować, to następny zrobimy tak, jak ty mówisz. Albo jedny kwadracik we frakcji górnej. Ale stopień pisma oczywiście jest w odniesieniach i w odnośnikach i tutaj w numerach przypisów ten sam. Tak. Bo nie. Tekst podstawowy jest większy. Tak. To jest półgruba w tej frakcji górnej. To jak zrobimy tak jak Jackowski chce, to potem zrobimy tak jak ty chcesz. Tak jest dobrze. Ale może być lepiej. Nie, może być inaczej. Cały dowcip właśnie na tym polega, żeby się pobawić tym trochę, żeby wszystkie książki nie wyglądały na jedno kopyto, żeby jedne były tak, drugie zrobione tak i tak dalej. A jak wszyscy robimy tak samo, to po prostu jest nudne. No. Tu macie przykłady przypisów rozwiązanych w ten sposób, że numer tego przypisu jest dosyć mocno odsunięty i momentalnie rzuca się w oczy, prawda? Przy takiej dosyć zabitej kolumnie, gdzie akapity są zaznaczone tylko rubrykami, prawda? Nie ma wcięć akapitowych, nie ma wierszy wychodnich, to fakt wypuszczenia tych numerków przypisów powoduje to, że to jest jedna z najistotniejszych części strony i jest łatwo je znaleźć i odszukać. Tu z kolei jest przykład jeszcze innej książki. Ona tutaj gdzieś jest. Jest tam, tutaj. O, to jest ta książka. I to rozwiązanie jest swego rodzaju rozwiązaniem modularnym, bo na górze leci przez całą książkę tekst główny, a na dole są ilustracje, podpisy pod ilustracje są zrobione na szaro, a przypisy również się dzielą w tym, zawsze są w tym module, w module dolnym. Czyli też jakiś pomysł na rozwiązanie tekstu głównego i przypisów, który jest po prostu inny niż cała reszta. Proszę, a miejsce na ilustracji jest 1/3 kolumny tam. Znaczy łamu? Znaczy ja ci teraz nie powiem, czy to jest 1/3. Bo tam przypis był mniej więcej 2/3 tej prawej, nie? Czy zdjęcie, nie, to nie jest, czy zdjęcie może podjechać do przypisu? Zobacz, czasem tak jest, że masz szerszy obiekt, nie? A czasem, że masz węższy. No. O, tutaj masz na przykład całą okładkę rozłożoną, prawda?
tu jest właśnie w zbliżeniu pokazane, w jaki sposób dawać te numerki. I powiedzmy, jedni redaktorzy sobie życzą, żeby to był wyraźnie numer porządkowy, prawda, i żeby to miało jakąś kropkę na końcu, a innym nie zależy na tym. Ja nie mam zdania na ten temat, czy tam powinna być kropka, czy nie, w każdym razie... Jak odstęp, to po co kropka? O, no widzisz. Ale w każdym razie ta kropka, ten odstęp musi być na tyle duży, żeby oddzielały się te cyfry od reszty cyfr tych przypisów. Bardzo często są to przypisy bibliograficzne, w których jest dosyć dużo cyfr, nie? Bo są tam strony, jakieś lata wydania i tak dalej. Czyli jak ta cyferka odskoczy od tego, to ona jest bardziej czytelna. To jest z książki, którą Gustawi dostali. Gustawowie. Gustawcy. I tutaj było kilka takich miejsc w tej książce, gdzie ta moja wymyślona w Hyde Parku zasada, że przypisy są zawsze po zewnętrznej stronie, prawda? Bo tu jest grzbiet. Tu jest przypis po tej stronie, a tu jest przypis po tej stronie. Zaczynała mieć jakieś zachwiania, ponieważ tych przypisów było bardzo dużo, nie? I były takie momenty, kiedy on mi wraz, ta seria przypisów mi weszła na całą wysokość kolumny, ale bardzo rzadkie przykłady i to nie wyglądało za dobrze w tej książce, prawda? Lepiej było, jak jest taki tutaj odcięty ten fragment tych przypisów, no ale profesor Tondel miał takie życzenie, żeby napisać te przypisów, a niech mu będzie. I to... Bo on nie czytał Knuta, a tam jest napisane don't use footnotes. Nie używaj przypisów. Tu teraz jest przykład, gdzie przypisy są po prostu włażą w tekst kolumny i w książkach, w których nie ma za dużo takich przypisów, albo są nie są numerowane, tylko są robione gwiazdeczkami, to można sobie robić takie numery. Po prostu książka wygląda ciekawie. Ale jak byłoby za dużo, to byś się narobił jak dziki wół. No, czasem, zwłaszcza przy korektach. Bardzo często się narobię jak dziki wół, nawet jak jest mało. No to, przy jedzeniu omletów też. Na zimno. Są książki, w których można zastosować jakieś inne zabawy, no powiedzmy gwiazdka odsyłaczowa tutaj i dzisiaj jest zabawą samą w sobie i ona ma jakieś potem odniesienie do pisma użytego w tytulariach, czy pisma użytego w paginie. 300 stron dalej. 300, nie, 300 stron dalej to nie ma nie jest istotne. Na następnej stronie, jak jest coś innego, to jest istotne. Mhm. To jest książka z kolei doktora Leszczyńskiego, bynajmniej nie Krzysia, tylko Grzegorza. Książka o książkach dla dzieci. I Grzegorz Leszczyński wymyślił taki kanon literatury, w której poleca książki dla dzieci i młodzieży dla bibliotekarzom, żeby oni mieli w swoich zbiorach. I ten jego kanon jest dosyć w tym środowisku bibliotekarskim i pedagogicznym uznawany za bardzo fajny i zresztą facet ma doskonałe pomysły. I wymyśliłem mu tak, żeby ten przez dłuższą część książki ten kanon biegł przez całą w postaci takiego fryzu na dole. Bieg przez książkę i w tym momencie miałem już zajęte to dolne pole i tam już nie mogłem rzeźbić żadnych przypisów, nie? Czyli przypisy znowu wylądowały na marginesach, a ponieważ to książka dla dzieci, no to z jakiegoś przypisu sobie wyskakuje Pippi Langstrumpf albo Alibaba idzie z zawiązanymi oczami I tak leci przez całą książkę, ten kanon,
którymś momencie ten kanon się kończy. Aha, tu są jeszcze, w jaki sposób są rozwiązane te numerki przypisów, prawda? Tu widzicie porównanie wielkości paginy, wielkości przypisów, no i odsyłacze tutaj, nie? Potem kanon tych książek dla bibliotekarzy się kończy. Zaczynają się następne teksty, które mówią o literaturze dziecięcej. I są takie fragmenty, gdzie jest dosyć sporo tych przypisów. I są takie, gdzie jest mniej. Ale są też takie strony, na których nie ma żadnych przypisów. Nie? I do tej książki jeszcze właśnie wybierałem różnego rodzaju ilustracje. O, na przykład tutaj jako dzieciak z Bulerbyn, tam jest w środku napisane i tu jest taka bardzo przyjemna i miła ilustracja, i którą umieściłem akurat w tym miejscu z tymi szczudłami, dlatego że tutaj był taki po drugiej stronie ten bardzo wysoka kolumienka przepisów i to po prostu gra ze sobą. Proszę Państwa, w trosce o karierę naukową Grzegorza Leszczyńskiego ta książka normalnieje pod koniec, prawda? I ona już, żeby ci jego promotorzy za bardzo nie margali, to im dalej leci ta książka, im się zaczynają jakieś inwentaria, jakieś spisy, jakieś tam takie typu indeksowego rzeczy, to oczywiście już nie robię takich numerów, prawda? To było w tym momencie, kiedy treść książki kiedy struktura tekstu na to pozwalała, prawda? No bo jest dużo takich miejsc w książce, gdzie struktura tekstu na to nie pozwala. To jest jeszcze inny przykład. Przykład z książki z Biblioteki Narodowej, gdzie pieśni Reja są obudowane komentarzami, prawda? Czyli przypisy do bardzo wielu słów staropolskich tutaj są naokoło w komentarzach. I teraz tak, jak było mniej, no to mi się gdzieś kończyło tutaj. Nie? Jak było więcej, to mi się kończyło tutaj. Albo czasem stopień pisma i miejsce na stronie i szerokość tego łamu powstała w tym momencie, kiedy wybrałem sobie stronę z najdłuższymi komentarzami, prawda? Czyli jak mi to wszystko, co było w stronie, w która miała najwięcej tych komentarzy, jak mi wlazło, to już wtedy jak gdyby wyznaczyło mi i stopień pisma, i szerokość łamu, która potem była zastosowana w całej książce, prawda? Czyli na początku, w momencie, kiedy... całą stronę. Tak, tak. Potem już sobie zrobiłem masterek i to tam po prostu w to właziło. A czekaj, pismo też jeszcze co tu jest? Nie, pardon, to nie to. A jakbyś na prawej kolumnie zastosował wyrównanie do prawej, czy szarpane z lewej, to nie byłoby lepiej? Nie, wiesz, bo zaraz zobaczysz tutaj. Tu są te, każdy ten numer przypisu. Wiesz, gdybyś tu miał chorągiewkę z tej strony, to one by ci powłaziły tam w środek. No bo nie tej, i by... Dobrze. No, teraz... nie... Dobrze. Trudno by było znaleźć, nie? Ponieważ one są numerowane, mogłyby być inne, mogłyby być takie ze słowem, tak? Aha. Bez numeru, a ze słowem, to wtedy... No dobra. Tak, tak. Takie polskie. Mhm. Tu jest pewna szczególna forma komentarza, a mianowicie tłumaczenie tekstu, nie? Czyli tu w tym przypadku... Tutaj masz właśnie tak, jakby mi się chciało. Tak, tu jest tak, jakby ci się chciało na twoje życzenie. Na życzenie klienta. Klienta palimy z włoki. Tu jest wykorzystany ten sposób, podpatrzony w tym średniowiecznym układzie modus modernus, nie? Gdzie tekst zasadniczy jest w centrum kolumny i on jest obudowany jakimś tam komentarzem, w tym wypadku tłumaczeniem. Tu jest po ukraińsku napisane, tu po angielsku, a
Tu jest tekst mojego koleżki Majaka. O. Tu jest z kolei przykład, widzimy go tu, koło Roberta, gdzie mamy tekst łaciński, do którego są tłumaczenia, ale przypisy do tych tłumaczeń, dosyć obfite, właśnie te przypisy są nie do tekstu tego kanonicznego, tylko do tłumaczeń. Czyli tutaj byłem już zmuszony po każdym fragmencie tego tekstu, bo tutaj na przykład jest część kroniki Gala Anonima, potem Titmara i tu już musiałem zrobić przypisy na osobnych stronach, bo były to przypisy do przypisów, chociaż można było się pobawić w trójstopniowość tej kolumny, ale uznałem to już za przesadę. No. W ten sposób to wyglądało. To te jest takie piękne. Które? Dilektum. A, tak. Ale zobaczcie, tutaj na przykład zrobiłem, nie wiem dlaczego, tak teraz patrzę, ale wtedy mi się podobało, że te numerki są kursywne, nie? Tutaj. Tak. Ale bardzo często coś zrobię, a potem za jakieś pół roku otwieram, to myślę, o co to za durny facet to zrobił. I to... A to każdy to zauważcie, że ta czerwone to taki ten cent przekreślony jest po prostu ładny, a czarny jest taki sobie. To jest pierwotna postać euro. No, wiesz dlaczego jest ładny? Bo siedzi w temacie. Rubrum to po łacinie jest czerwony. No, tak. To jak jest czerwony, to ci się podoba. No tak, tak. No, to tak. Dodaje nagle koloru, a tam to jest po prostu kleks. No bo, ale merytorycznie jest zgodny. No ja rozumiem. Nie, no tu się nic nie dało, to jest dobrze takie zestawienie. To jest, proszę Państwa, tak jak z jeansami. No. Jeansy są spodniami i ubraniem, które wyrosło z odzieży roboczej, nie? Kowbojskiej. Robionej przez Żydów. Bardzo ładnie. I teraz tak, są tacy ludzie, którzy na przykład prasują na jeansach Kant. I wygląda to kretyńsko po prostu, bo jak gdyby niemerytorycznie, nie? Jaki Kant na roboczych jeansach, nie? Te pierdółki powinny być zawsze czerwone. A kon pierdółki powinny być czerwone, bo one się nazywają rubryki. No właśnie. Tak. Jeansy czerwone. Tu jest kiedyś wam już chyba z 10 lat temu albo 12 lat temu wam pokazywałem te rybki. I tu jest kompletnie inny sposób rozwiązywania przypisów, a mianowicie nie ma odsyłaczy, tylko są numery wierszy, prawda? Wersy są ponumerowane i przypisy dotyczą kolejnych wersów. To są przypisy dla części polskiej, dla tłumaczenia, a tu są przypisy do części łacińskiej. Tu leci wszystko ciurkiem i dlatego każdy numerek przypisów jest półgruby. Zaraz w powiększeniu to zobaczymy. A tutaj nie lecą ciurkiem, tylko są od nowej linijki. Nie wiem, dlaczego tak zrobiłem, ale zrobiłem. Ale chyba mi się już przypomniało w tym momencie, bo gdybym robił w ten sposób te łacińskie przypisy, to bym miał taką długą kiszkę takich w chorągiewkę złożonych krótkich przypisów. A tutaj miałem taką dosyć zwartą kolumienkę. O, to wyglądało w ten sposób, że w tej łacińskiej części numeracja tych wersji. Jako rubrykę takie podwójne pałki użyłeś, tak? To było coś, co wymyślił profesor Mikołajczak i podobno to jest wściekle istotne dla tych ich, jakiś znak filologiczny tam, do tych ich rozważań filologicznych. To jest alternatywa.
No nie, ale czekaj. Ale nie pozwolił mi tego ruszyć. No, notacja. Tak zostało. Notacja. Sposób notacji. O, tu jest jeszcze, tu są przykłady różnego rodzaju odsyłaczy do przypisów, które mogą wzbogacić książkę albo jakoś nadać jej charakter taki bardziej ludzki. Czyli tutaj jest ta gwiazdka, a tu są na przykład odsyłacze takie. Do czarnego tekstu czerwona kropeczka, do czerwonego tekstu czarna kropeczka. Oczywiście nie w każdej książce tak można zrobić, ale chodzi o to, żeby uruchomić sobie w mózgu jakiś sposób myślenia, który pozwala nie robić wszystko kotlet raz. Jeden kolorek dużo daje. Tak. To jest, tu właśnie jest pokazane, jak wyglądają te przypisy kropeczkowe. One są bardzo fajne. Nawet jeśli jest 3 czy 4 przypisy, no to wtedy są najwyżej 3 takie kropeczki. Albo 4 kropeczki. Nie? Mogą być czarne. A tu jest przypis, który w ogóle nie ma odsyłacza, bo to jest taki przypis komentarzowy do... Właśnie do tytułu tekstu. Jakby, tak? Tak, który ma swój własny... Robert, tak? Że w zasadzie swój własny tytuł. Jakby, ma... jakby ci się tak. Uparł ten redaktor, to by ci kazał tam gwiazdę. Tak, i to też trzeba mieć fajnego wydawcę, bo na przykład Marek mi pozwalał na coś takiego, bo to jest książka wydawnictwa DO, nie? I przecież jakbym rozmawiał na przykład w wydawnictwie Trio, to by mi nie pozwolili coś takiego zrobić. A Marek mi pozwolił, no. Dobra. Tak, i to jest taki slajdzik na koniec, bo już chyba pół godziny minęło, który pokazuje, to jest fragment komentarzy do dzieła Montesquieusza i po prostu tak kiedyś czytano książki, tak czytano książki naukowe, tak się je opisywało i ja was zachęcam do tego, żeby tak robić dzisiaj. O duchu pewnie. O. Tyle miałem nie, wam do powiedzenia. Na ja... marginesie PDF-u normalnie.